W sobotę podczas gali w Moskwie Mateusz Masternak przystąpi do pierwszej obrony tytułu mistrza Europy wagi junior ciężkiej. Jego rywalem będzie Grigori Drost. Czy to powinna być dla Mateusza faktycznie najtrudniejsza walka w karierze? Ja jestem zawsze bardzo ostrożny, jeśli chodzi. Oczywiście powiedziałbym bardziej medialne jest, kiedy się powie, nie, wygra przez knockout pierwszej, drugiej rundzie. Nie, tego nigdy tak nie można powiedzieć. Drost jest dobrym pięściarzem. Pytanie, jak będzie przygotowany, to jest zawsze zasadnicze. Jakie ma atuty? Drost zawsze był pięściarzem szybkim. Pamiętam ten jego ostatni pojedynek. Nieźle w nim wypadł, tylko że rzadko go oglądamy w ringu tak naprawdę. Także pytanie, jak się spisze w pojedynku z naprawdę trudnym rywalem, jakim jest Masternak, bo myślę, że to trzeba odwrócić historię. To Masternak będzie bardzo trudnym rywalem dla Drozda. Czy tak będzie w drugą stronę? Prawdopodobnie tak, tylko że Mateusz jest zawodnikiem przede wszystkim silniejszym fizycznie. I to może być decydującym elementem w tym pojedynku. Boksersko są porównywalni, natomiast tutaj siła fizyczna, przygotowanie fizyczne, mam taką nadzieję, Masternaka weźmie górę i stawiam na jego zwycięstwo. Oczywiście od razu można zadać pytanie, czy w Moskwie na punkty można bezpiecznie wygrać przy w miarę równej walce. Oczywiście takie pytanie jest zawsze, kiedy się walczy na terenie wroga, na terenie, powiedziałbym, dość specyficznym. Ale tutaj jednak historii spiskowych raczej bym nie szukał, mimo wszystko jednak poszukałbym po prostu dobrego boksu. Z tego co wiem, Mateusz jest dobrze przygotowany, chociaż ja nie zwracam uwagi na sparingi, ale one też świadczą o jednym, świadczą o dobrym przygotowaniu, powiedzmy, fizycznym. Jak będzie później z głową w trakcie walki, to jest jakby inny element. Natomiast myślę, że jak rozmawiam prywatnie z Andrzejem Kmitrukiem, to no, nie wpuszcza mnie w maliny, mówiąc kolokwialnie, mówiąc, że naprawdę jest dobry, walczył, miał świetne sparingi z Muratem. Kiedyś sparował też z wagą ciężką, czyli z Kubratem Pulewem. Dawał sobie radę w tych sparingach. Myślę, że one go oswoiły, te sparingi z Kubratem, siłą fizyczną, zupełnie z innymi parametrami. To nie będzie oczywiście takiej sytuacji w tej walce z Drozdem, bo to jest zupełnie inny kaliber fizyczny. Natomiast Mateusz, ale doskonale też wiemy, że Mateusz ma też jeszcze swoje wady. To nie jest pięściarz absolutnie kompletny. Dopiero wchodzi na ten najwyższy poziom i tylko od niego samego zależy, czy na tym poziomie się utrzyma, czy obroni tytuł mistrza Europy, a później będzie walczył o mistrzostwo świata. Ja wierzę, że tak, bo to jest zawodnik, którego obserwuję tak naprawdę praktycznie od początku jego tej poważnej zawodowej kariery i widać, że robi postępy. A do tego to jest jeden z tych inteligentnych pięściarzy, który wie, czego chce, który bardzo dużą wagę przykłada do zrozumienia istoty swojego przygotowania, a więc to nie jest pięściarz intuicyjny, tylko taki, który dużo myśli. Są teorie, które mówią, że jak się za dużo myśli w ringu, to też niedobrze, ale w jego przypadku na razie się to sprawdza, także ja jestem jakby o niego spokojny. A ta walka będzie taką weryfikacją właśnie pod kątem pojedynków o mistrzostwo świata, pana zdaniem? Wiadomo, że jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo świata, to jest duży biznes i tutaj nie zawsze względy czysto sportowe odgrywają rolę, bo na dziś, gdyby patrzeć na tę sytuację, to już Mateusz mógłby myśleć i na pewno on myśli o walce o mistrzostwo świata, tylko pytanie, czy myślą ci, którzy kierują karierami mistrzów, a więc w przypadku kategorii junior ciężkiej to mamy z jednej strony Sauerlanda, mamy, no nie wiadomo co będzie dalej z Guillermo Johnsen, czy będzie ta dyskwalifikacja, czy nie, no i oczywiście mamy Andrzeja Wasilewskiego i Piotra Wenera, którzy kierują karierą Krzysztofa Włodarczyka, bo to byłaby fajna walka, Włodarczyk-Masternak. Ja od pewnego czasu twierdzę, że jeżeli nie może dojść do takiej walki jak Włodarczyk-Hook, to niech przynajmniej dojdzie do walki Masternaka, ale Masternak też jest związany z grupą niemiecką z Sauerlanda, więc tutaj są pewne prawda, haczyki i telewizyjne, finansowe. Na razie Masternak niech wygra z Drozdem, bo to jest jednak, czego byśmy nie powiedzieli, bardzo trudny rywal. Czy najtrudniejszy w karierze, to się okaże dopiero w Moskwie, bo my tak naprawdę nic nie wiemy o formie Drozda. Drozda jest pięściarz, który może być bardzo trudnym, ale też może się zupełnie rozpaść, powiedzmy, gdzieś w połowie walki.